Hej, siemanko, to ja z Grażności, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Zaczynamy. Standardowo, brak wiadomości. Historia. Mężego z kukurydzą, dwie sztuki. Telefonka nie jest odwrócona, poza tym się bardziej, prawda? Nie, to się składa na cokolwiek. Proszę o badanie oliwki i cebulę. Dobra. Nie tu. Z kukurydzą już są. Proszę o bazylię, oliwki, cebula. Zwinie, oliwki, cebula. O Boże, podłożyłem mu paprykę. Temu gniętowi. Kurde, znowu. Nie wiem, co się ze mną dzieje, że tak się mylę. Jeszcze raz, jakie to ma być? Oliwki, cebula. Bazylia, oliwki, cebula. Nie, bo ustałem jakoś taki, jestem, moi drodzy, niewyspany. I się pomyliłem po prostu. No. Połowa z oliwkami i połowa z cebulą dla mnie. No to sobie wypiczoną. Dobra, teraz zrobimy dwie z kurczakiem, o. Dwie pizze z kurczakiem dla dostawców. Może nawet książkę. Książkę o pizzy. No i dobra, jeszcze z pizzy z serem zrobimy. Dobra, chcę pizzę, którą zamówiłem wczoraj. Okej, chcę połowę sos ser i pepperoni i połowę sos ser i kiełbasek. To o to chodziło, ja nie wiedziałem, o co chodzi z tą pizzą. No i gotowe, proszę. Imponujące. To jest pizza, którą chciałem poznać facet, który stoi za tym wszystkim. Wszystko to sprowadza się do tej zagadkowej pizzy, muszę to naprawić. Nie jestem w stanie ci wystarczająco podziękować. Tutaj weź to. To prezent za całą twoją pomoc. Idę na niej prezent z Florą. A, aniołka dostałem. Osiągnięcie przy okazji wbiliśmy. Mierzy dzielnicy ciasto z bazylią.
No dobra. Pizza zrobiona. No, miał być pies pestosu przecież. Jedną serem teraz zrobimy. Wydałem wszystkie pieniądze na kondyment. A, jestem taki głodny. Poproszę pizzę z serem i sosem pesto. No jest super chrupiącą. Super chrupiące, no to muszę teraz dwa razy upiec. Czy hej, chciałbyś tutaj kebab z krewetkami? Jeśli nie, to płacę ci jego kolejny dodatek na mojej pizzy. Jeśli krewetki, ja sobie cebula i pieczarki. Cebula, pieczarki, krewetki. Dobra, mam z sosem pomidorowym to już rozłożone. Okej. Z serem. Dobra, jeszcze jedno zamówienie powinniśmy zdążyć zrobić. Był kiedyś człowiek, który zamówił pizzę z pepperoni kiełbasą. W jakim miejscu? Ja mogę sobie dobrać ją z pesto. Pepperoni kiełbasa pesto. Dobra. Może zdążę jeszcze jedno zamówienie? Nie, nie zdążę, niestety. Wszedł ktoś, ale wyszedł. Niestety. Dekoracje, podłoga, białe płytki. Niestety nie mam żadnych wiadomości, to jest takie trochę nudne w tej grze już. O, przyszli! Z pieczarami dwie sztuki, mięsne klasyki, wegańska. Cześć, wczoraj bawiliśmy się naprawdę... O, czekajcie. Naprawdę, no, świetnie, nie poznalibyśmy się bez twojej pomocy. Jesteś prawdziwą, słodką w świecie pizzy. Mam nadzieję, że nie będziesz miał dość widywania nas na stacji. To teraz chcieliśmy zamówić ulubioną pizzę Flory i proszę, przyjdźcie ją na pół. Aha. Dobra, za zoom. Dwa razy mięsne klasyki. Dziękuję. Muszę pozbyć się myszy, poproszę pizzę z serem. Przykrój ją na pół. Gdzie to zaraz zrobimy?
A, użyję przyspieszenia jeszcze, bo nie użyłem. A się przyda użyć, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Więc o tej znakomitej pizzy. Pragnę pizzy z owocami, w tym owocami morza, ale bez sosu pomidorowego, połóżmy pesto. Okej. Owoce. Gdyby niedługo będzie trzeba znowu naprawić piec, bo już widzę, że trochę się zużył. Tak bardzo, tak blisko. Pieczarki, proszę bardzo, pizzę z pieczarkami. Teraz mięsne klasyki. Chcę pizzę z serem i drugą bez niczego. Flatbread. No nie wiem, dlaczego chciałem. No zawsze możemy pójść na pizzę, nie mogę uwierzyć, że to jest, no to takie ekscytujące. Pół są na nocy i pół są trzeba do świętowania, proszę. Zastanawiam się, moi drodzy, jaką nową serię tam z fabularną, z takich gier mobilnych nagrać. Mam jedną ciekawą gierkę, ale to nagram ją dopiero jak skończę nagrywać inne gry. Jeżeli będzie społeczny, chcę powiedzieć, kiedy mi pewność jest, że pizzę bez to sobie stracę, tylko z sobą na stronie, bo są na drugiej. No i dobra, pizza wygląda znakomicie. $1022 już mamy. Od jest dostawca. Nice. Teraz wegańską odbiorą. I będzie git. Chcę ananasa i paprykę na pizzę, ale bez os proszę bez to. Pesto, ananas, papryka. Dobrze wypieczone to dwa razy trzeba w piecu upiec. Otrzymałem doskonałą pizzę. Ser na pewno jest na cieście. Po prostu ser na cieście. Czyli bez sosu. Musiałem się upewnić co do tego, bo nie byłem pewien. Poślubię tę pizzę. No hej, właśnie odbiorę z 8:15, wegańska. Synku, kurde, mieć mojego żelwizu. Czyli dwa sosy i kukurydza. Proszę bardzo. I skończył się niestety piec. Skończył się niestety bus do pieca, do piekarnika. Szkoda, tak szybko. Cieszę się, no to bardzo teraz nie przyda, bo już koniec dnia. Poproszę pizzę gamberi z papryką i bazylią. Gamberi z papryką i bazylią. Dobrze wypieczona, dobra, dobrze wypieczona.
No, nasz ostatni klient już w tym dniu obsłużony. Dobra, pizza świata. I to restaurant. Głupia gra. $100 i 16 centów zarobiłem. Dekoracje. Podłogi na razie wszystkie. Pudełka. Zaczynamy od pudełek. Z pudełkami będzie tutaj zabawa, bo ich jest bardzo dużo. Złote pudełko. 233 złote monety. O, i to było osiągnięcie. Widzicie? O, błyszczący. Już taka fakt. W Stanach Zjednoczonych 1 na 8 Amerykanów spożywa pizzę każdego dnia, a co sekundę się około 350 kawałków. Aha. Fajnie. O, kolejna historia. Jestem twoją największą fangą. Pomóż Lulu z twoją tajemniczą pizzą. Gdzie zostały tylko 4 osiągnięcia. To jest ukryte. Margarita wegetariańska. Cześć, mam specjalną prośbę. Jest taka dziewczyna w mojej szkole. Ma na imię nic. Jest w zespole i chciałam zamówić pizzę do doręczenia na jeden z jej kolejnych prób. Ona tak bardzo mnie inspiruje, że ta pizza musi być najlepsza, jaką kilku jadła. Wiem, że zespół spędza tutaj czas po treningu. Mógłbyś pomóc mi dowiedzieć się, co ona lubi, pytając o to jej kolegów z zespołu? Dziękuję bardzo. A tak przy okazji jestem Lulu. Wpadnę później. Wiesz, spróbuję czegoś nowego. Inną pizzę z pestą, a trzyma je na nas. A dobra, najpierw margarita i wegetariańska. Margaritka i teraz wegetariańska. To jest pesto, anchoa i ananas. Dobra. Już mamy zrobione. Przyspieszę piec. Przywróciła mnie do życia. Godzin mięsnej z tej pizzy, ale nie z wymyślonym mięsem. Nie, nie kroi mojej pizzy. Poszło już do pizzy dwa razy. Kiełbasa i... Kiełbasa i pepperoni. Dobra, jakie to następne zamówienie mamy dla wybiciela mięsa i śmierdzące pety? Śmierdzący petę. Dobra, jakoś tak cicho w ogóle się zrobiło w tej grze. Teraz nie ma tej melodii w grze. Ale całkiem blisko. Muszę mieć pikantne i chrupiące ciasto. No wiesz, ciasto z pepperoni i papryką. I papryką. Tego miało nie być.
Dobra, zrobię dwie z kiełbasą, jedne mięsne klasyki. Czy wiesz, czym jest ratatouille? Chcę go do mojej pizzy. Nie jest to ratatouille. Chcę z pesto. Dobra, trochę wydaje mi się, że ten piec zwolnił. Dobra, co tu mamy? Cebula, papryka, cebula, papryka. Cebula, papryka. Bazylia, bakłażany. Sosem pesto. Dobra, sosidło pesto mamy. To świetno. No dobra, lecimy powolutku z tą kasą. Przepraszam, nie jestem głodny, ale czy na pewno... To niezły klient. Potrzebuję pizzę za następną kolejną porankę, żeby prosić, na czym stoję. No, się bus tak akurat skończył. Doskonałość, wow. Słyszałem, że ludzie łączą pesto z owocami morza. Bardzo mi się to podoba. Najlepsza pizza, kiedykolwiek jadłem. Trochę te kwestie mają krótkie. Klienci. $40. Nieźle. Ludzie kochają chowską pizzę, ale tego organizować sobie krewetki. No tak, chcę prowadzić w chowską pizzę z krewetkami i ananasem. Będzie trzeba, no, jednak będzie trzeba naprawić piec, bo już niedługo będzie połowa pieca. Aha, nawet nie zdążył nic powiedzieć i już wyszedł. Dekoracje, pudełka, stoły, w ogóle stołów mamy tu sporo. No trochę jest, pudełka. Okej, pudełko. My wiadomości to nie oglądamy, wiadomości nie patrzymy na to. Zanszła. Cześć, to znowu ja, więc właśnie usłyszałem, że zespół ma problem w pokoju muzycznym. Jeśli wpadną, będziesz wiedział, kogo spytać, bo będą mieli przy sobie swój sprzęt. Nie ma problemu. Nie mogę się doczekać, żeby poznać jej ulubioną pizzę. Możesz mi dać serową pizzę z bakłażanem, papryką.
No, trzeba z pieczarkami Supreme. Zanszła z pieczarkami i tu Supreme zrobię. Dobra. Bakłażan, papryka. Bakłażan, papryka, cebula, pieczarki, kurczak. Cebula. Pieczarki, kurczak. Okej. Bo lubię te pizzę. Ser i ser, daj mi na niej zielony sos. Musimy się dopytać, czy to ma być jedna pizza. Cóż, no, rozłożyłem przypadkowo składnik. Czy ma być jedna pizza, czy jedna, czy więcej? Bo to różnie bywa. Dziękuję ci. Poproszę o pizzę miłośnika mięs. Ktoś chce wysłać nic, pizzę zjazda. Nie, niech im pomyśle, cóż. On naprawdę lubi warzywa. Uprawia je, robi im zdjęcia, zjada je. Ma rękę do roślin, czego ja najwyraźniej nie mam. Pizza miłośników mięs. Bekon. No, bekonu miało nie być. Więc tylko jedna pizza, w porządku, spróbujmy. Jęczyk wokal po drodze. Moją ulubioną pizzą jest pizza miłośników mięs, chociaż ja wolę z oliwkami. Może ją dodać? Przypomnę tę pizzę na 4 kawałki. No dobra, $6 na piwku. Może być. No i dobra, kolejną pizzę akceptuję, Supreme. Cześć, to dziwne powrócie kukurydzną pizzę, zastanawia mnie to. Chcę to na zielonym sosie. I myk kukurydzę. Świetnie, dokładnie to czego chciałem. Ja nie masz gniazdka, w którym mogę na... Tak, dziękuję. Chcę tylko ona szła na pieście. Dobra, ona szła na pieście.
Pyszne, 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 pyszne. Najlepszy komentarz. Te pizze z połową boczku i kiełbasą oraz połową pepperoni i szynką. Boczek i kiełbasa. Boczek i kiełbasa, pepperoni i szynka. No, coś patrzyłem w tym zamówieniu, czy nie mamy czasem tej pizzy upiec dwa razy. Nie wiem, o co mu chodziło. Zrobiłem tak, jak chciał. Jakiś burak, no bo zrobiłem tak, jak chciał. Pół na pół. Tylko trzy pizzy z kurczakiem poproszę. O, nie to ciasto. $22, taki na piwek, to ja rozumiem. Dobra, zrobiliśmy niedużo raczej w tym dniu. On jest $74, to jest sporo. Dekoracje, pudełka. $200. Pudełko ze wzorem cegły. Następny dzień. Dobra, moi drodzy, to była gra Good Pizza, Great Pizza. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym i zapraszam was na poprzednim filmie, na następnego, na razie, cześć, hej, hej.